Witajcie! Rok 2021 został ogłoszony rokiem Czesława Słani. W związku z tym różne wydawnictwa filatelistyczne, no i nie tylko, publikują właśnie informacje związane z tym artystą. Jak widzicie, przegląd filatelistyczny, filatelista, różne pojawiały się różne inne walory związane właśnie z tym filatelistą, to akurat z tym artystą. To akurat jest pocztówka z Muzeum Poczty i Telekomunikacji ze stemplem okolicznościowym. A ja właśnie wybrałem się specjalnie dla Was do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, żeby zobaczyć tą wystawę w związku z setną rocznicą urodzin Czesława Słani. Informuję dla tych, którzy chcieliby jeszcze ją zobaczyć. Będzie ona do końca stycznia, więc jeszcze zdążycie obejrzeć. Bilet normalny 15 zł, ulgowy 10. Na tej stronie muzeumwrocław.pl możecie poczytać na ten temat. A ja zapraszam Was do muzeum. Samo wejście pokazuje, o kim mowa. Widzimy głowę i duży opis. Następnie wszystkie walory są w takich gablotach. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Można obejrzeć różne grafiki, które były tworzone, aby w oparciu o nie powstawały walory filatelistyczne. Jest naprawdę fajne elementy do oglądania. Widzimy również nietypowe produkty związane z Czesławem Słanią. Jak tutaj na dole widzicie karty do gry, czy jakieś monety, czy przypinki. Wszystko jest w gablotach opisane, jak z prawej strony widzicie. Można również żarty obejrzeć, zwróćcie uwagę na głowę. Poza tym książki z oryginalnymi podpisami Czesława Słani, jak również duże powiększenia tych znaczków, które on stworzył. Jak widzicie, naprawdę ogromne te są znaczki. No i oczywiście możemy na przykład zobaczyć znanych bokserów, czyli całą serię znaczków. Oprócz znaczków Czesław Słania projektował również banknoty. Możemy obejrzeć na przykład portugalskie banknoty. Tutaj ten z prawej strony bardzo mi się spodobał. No, lubię żaglowce, dlatego zwróciłem na niego uwagę. Zwróćcie uwagę, jaki ładny banknot. Super, naprawdę super. Jako rodzony wrocławiak i filatelista, może nie rodzony filatelista, ale filatelista hobbysta, zapraszam Was serdecznie do Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Przypominam, że wystawa potrwa do końca stycznia 2022 roku. Jeśli interesujecie się znaczkami Czesława Słani albo generalnie znaczkami, polecam odwiedzić. Dzięki temu, że przyjedziecie na tą wystawę Czesława Słani, możecie również inne wystawy obejrzeć w tym muzeum. Jest naprawdę co oglądać. Poza wystawą możecie nabyć sobie również książki, różne publikacje związane ze znaczkami i z innymi walorami. Zobaczcie, kupiłem sobie ostatnio Poczta Polska w służbie sportu. Dalej. Naprawdę one dużo nie kosztują, od 5 do 20 zł. Filateliści wrocławianie i ich kolekcje. 150 lat polskiego znaczka pocztowego. Rytownicy polskich znaczków pocztowych. Taki albumik. I oczywiście wcześniej już kupiłem, to o tym Wam mówiłem, u góry linkuję, takie wydawnictwo Czesław Słania w kolekcji Jerzego Krysiaka. Warto obejrzeć, bo to naprawdę fajne. I na przykład taka książeczka kosztuje 19 zł. Jeśli nie będziecie mogli przyjechać do muzeum, to możecie to zamówić przez internet. Oprócz tego kupiłem sobie jeszcze na pamiątkę banknot 0 euro. Właśnie. O, teraz zobaczycie stulecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Tak on wygląda. Z drugiej strony tak. Banknot kosztuje 20 zł. Banknot możecie również kupić na stronie internetowej. Na dole macie link. No i to wszystko. Zapraszam Was serdecznie do Muzeum Poczty we Wrocławiu. I do zobaczenia. Cześć!